tuż po odbiorze nagrody. Jak się pan czuje? Fantastycznie. Nie ukrywam, że to jest nagroda marzenia, nagroda od publiczności. To jest dla mnie największe wyróżnienie. Szczególnie, że ten film był zrobiony dla widzów i gdzieś w głębi serca wierzyliśmy w to, że uda się ściągnąć po pandemii dużą rzeszę ludzi do kina. Mam nadzieję, że się udało i niech to będzie tego dowód. Która nagroda? Za film? Kurczę, nie chcę, żeby to wyszło jakoś nieskromnie. Na pewno druga publiczności, która równie cieszy jak ta z Gdyni. Miałem przyjemność dostać nagrodę imienia pana Morgensterna, która była dla mnie totalnym wyróżnieniem. Przed chwilą pani Maria Pakulnis, a za chwilę zobaczymy co dalej. No, proszę trzymać kciuki, bo mamy mocny skład na dzisiaj. Jak wspomina pan pracę przy filmie, przy produkcji? Fantastycznie. No, ja co tak było najtrudniejsze, może też zapytam. Reżyserowanie. Jestem reżyserem amatorem. To jest moja pierwsza przygoda z filmem. Ja nie mam o tym bladego pojęcia, więc tym bardziej cieszy mnie to, że jestem tutaj w tym gronie osób, które podziwiam od lat i nigdy nie przypuszczałem, że będę siedział między nimi, więc naprawdę nie chcę, żeby to zabrzmiało sztucznie skromnie, ale jestem zaszczycony, że tu jestem. Czy zdradzi nam pan jakieś swoje plany już na przyszłość? Kolejne filmy, kolejne produkcje? Dokładnie dzisiaj skończyliśmy duży serial dla Netflixa. Właśnie jestem prosto z planu razem z panią Lilianą Gałązką, a w sierpniu wchodzimy z tą samą ekipą, która realizowała Johnego na mój drugi film. Więc jest gęsto. W takim razie życzę dalszych sukcesów i kolejnych nagród. Dziękuję pani bardzo i życzę dobrego wieczoru. Dziękuję.